Wszyscy pomagaliśmy. I siostra, i mój brat. I też robili szopki takie małe, nie? No nie na konkurs, czasami na konkurs też wystawiali. Ale szopkami myśmy żyli. Cały czas coś robiliśmy, jakieś elementy, zaglądaliśmy, jak ojciec robi, podpatrywaliśmy, ale nie zawsze się, ja na przykład nie wystawiałam nigdy. Dopiero jak ojciec już umierał, to dopiero się odważyłam i skończyłam jego dzieło i wystawiłam szopkę za niego. Także jury było zdziwione, że Paczyński nie żyje, a tu szopka jest wystawiona i zrobiona w jego stylu, bo on miał taki charakterystyczny styl, takie robił szopki w stylu Ezenekiera z tymi takimi kopułami, takie kopulaste z Bielan, bo to jest ta kopuła z Bielan, z klasztoru z Bielan. I byli zdziwieni, nie? Paczyński nie żyje, a tu szopka jest na konkursie, skąd? No. I dopiero wtedy no, tak odważyłam się, no, bo tak to nigdy nie wystawiałam. Postanowiłam, że będę tą tradycję rodzinną podtrzymywać. No. I tak co roku ze swoim siostrzeńcem, z Darkiem, to tak razem się, nie umawiamy się nigdy, nie patrzymy, jakie robimy szopki, nie podglądamy, nie? A potem na konkursie się okazuje, że po prostu jakbyśmy sobie przekazywali, nie? On na przykład robi tam barbakan w szopce albo umieszcza tam jakieś fragmenty, tam skałki czy jakieś inne zabytki Krakowa i patrzy, czy ja mam to samo. Ja mówię, kto kogo, ja mówię, podpatrzył. Mój ojciec był rodzonym Krakowianinem i bardzo nam zaszczepił takie umiłowanie Krakowa. Myśmy ciągle chodzili na wycieczki po Krakowie. Ja wszystkie kościoły zwiedzałam, wszystkie wieże, wszystkie zabytki. Także nawet teraz robiąc szopkę, to nie sposób jest wszystko umieścić. Jego rodzice zmarli, jak mój ojciec miał 16 lat. Ojciec mój był potem w Niemczech, całą okupację przeżył w Niemczech, na robotach przymusowych, także ja w ogóle dziadków tych nie znałam, bo oni już nie żyli. No, zakochany był w Krakowie, nie? Chodził, tak podpatrywał, chodzili z szopkami jako dzieci, potem jako taki młodzież, no to też chodzili, kolędowali. Dawniej był taki zwyczaj, że od domu do domu chodziło się szopką i się kolędowało. No. I tak mu się to spodobało, potem podchodził tam do szopkarzy, tam starszy, pana Malika, czy pana Wiatra, czy to szopkarze bardzo już starzy już, to były lata gdzieś 50., 60., Mitka, no i podpatrywał, jak oni to robią i po prostu tak zaczął robić, nie? No. Także z zawodu był ślusarzem, także nie wiadomo skąd, jakiś taki samouk. No. A w tym krótkim swoim artystycznym życiu to nie zrobiłam ich tak dużo. No, bo będzie gdzieś może zrobiłam za 14 szopeczek. Pamiętam szopki tego szopkarza, pana Głucha, kolega zresztą mojego ojca. Od najmłodszych lat to właśnie pan Głuch. Szopkarze się nie odwiedzali, bo szopkarze to potem się złościli na rynku, że podpatrzył ktoś coś i jakiś tam styl, jakiś pomysł. No. Natomiast do nas, do domu przychodzili inni szopkarze. Byli to szopkarze młodsi od mojego ojca, którzy dopiero raczkowali w tej tradycji robienia szopek. A potem stali się wielkimi. No, pan Piącik odwiedzał nas. Potem dużo innych szopkarzy, tam pan Baran, taki był szopkarz też, taki z młodego pokolenia. No dużo młodzieży przychodziło do ojca. No pan Pięcik robił też piękne szopki. Można tak powiedzieć, że pan Dłużniewski, też już starszy pan, starszy szopkarz, też piękny. No pan Głuch, wiadomo, Malik. Też robili piękne, no ale pan Pięcik robił śliczne szopki. A zaczynał, też tak, no, każdy ma początki, nie? Naprzód to były tak, przeglądając różne zdjęcia, kroniki rodzinne, to te szopki były takie biedne, takie proste, takie, no ładne, jedyne w swoim rodzaju, ale... A teraz się robi szopki przepiękne. No. W 2005 roku to moja szopka została zakupiona przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów i była wręczana na Boże Narodzenie żołnierzom w Iraku. Dostałam telefon, zorganizowany był transport,
żeby natychmiast, bo to tak szybko naprzód, nie wiedziałam, że to, że tylko szybko, szybko Warszawa kupuje. Załatwili transport, przyjechał ktoś, zabrał szopkę, a potem dopiero w gazecie zobaczyłam swoją szopkę, że pojechała właśnie do Iraku, poleciała. No. I że premier wręczał naszym żołnierzom tą szopeczkę na święta. No. Szopka to jest taki Kraków w miniaturze, nie? Można zwiedzać ją dla obcokrajowców, czy w ogóle nawet dla Polaków, którzy nie mieszkają w Krakowie. I patrząc na szopkę, to można się uczyć.